zaczynamy czwarty dzień wyprawy. Spałem też w takim bloku, trzecie piętro bodajże. Teraz jadę na zakupy do sklepu Magnit i potem trochę poszwętam się po Saratowie. Trzeba odwiedzić pomnik Lenina i Park Pobiedy, gdzie mają fajny pomnik. Potem zobaczę sobie Wołgę, most na Wołdze. No i opuszczam Saratów, wyjadę trochę za miasto, zobaczymy ile. Dzisiaj luźny dzień, myślę koło setki wpadnie. Jest godzina 10, chyba 30. Także na spokojnie dzisiaj. Lecimy po Saratowie! Główna droga w środek miasta. Tramwaje, trolejbusy i duży ruch. Jak w każdym rosyjskim mieście. W każdym mieście to samo, co ja wam będę opowiadał. Duży plac, tam jakiś bank. Duży plac ze sceną, flagi. No i oczywiście pomnik Lenina. A kogo by innego? Ale się wpakowałem. O masakrę. Tam jest Saratów. A tu u góry Park Pobiedy i poszłem jakimś skrótem czy czymś. O, nie jest łatwo tu wpychać tą maszynę. Chyba pomyliłem drogi. Asfalt się skończył. Nie zostały mi schody. Albo taka ścieżka. Nie wiem jakie tu jest nachylenie, ale chyba z 15-16% lightowo. Albo i z 20. Jestem w Parku Pobiedy pod głównym monumentem. Tak on się prezentuje. To właśnie II wojny światowej w Górnym Gdańsku. Pamięci właśnie poległych żołnierzy. A teraz przygotujcie się, bo będzie bardzo fajny widoczek na cały Saratów. Aż sam jestem w szoku, bo takie panoramy to już dawno nie widziałem. No dobra, nie będę patrzcie i naprowadźcie się widokami. Tak wygląda Saratów. Z której strony przyjechałem, nie wiem. Ale jest to olbrzymie miasto. Nie wiem, z tego co pamiętam, chyba też będzie miało milion mieszkańców. A tam, tutaj to, ta woda, bo to nie jest morze albo coś, to jest po prostu taka sobie duża rzeka w Rosji, która nazywa się Wołga. I ona tu sobie płynie. Nie wiem, czy naturalnie jest tak szeroka, czy to jest efekt tego, że gdzieś za Wołgogradem zbudowali jakąś dużą zaporę. To ona powoduje, że ona jest taka rozlazła. Ale może taka była już kiedyś rzeczywistości, nie mam pojęcia. Tu jest jeden z dwóch mostów, które prowadzą na drugą stronę Wołgi. Ja akurat nie pojadę, pojadę sobie tutaj nad brzegiem i jadę tam na północ. Ale ogólnie widok... Masakra, już dawno czegoś takiego nie widziałem. Saratów bardzo fajne, no takie zwykłe miasto, no nie jakieś super porywające, nie wiem. Tutaj jakieś sympatyczne to nie jest, ale... Widok z tego miejsca robi wrażenie, naprawdę. Dobra, chwila odpoczynku i lecimy dalej. No i opuszczam Park Pobiedy. Pełno tu różnego rodzaju zabytków. Nie tylko z czasów wojny, ale także jakichś gospodarczych. Czy jakieś zabytkowe tramwaje, autobusy, trolejbusy. Coś się jeszcze tam buduje. Krótko mówiąc, bardzo, bardzo fajne miejsce. I jeśli będzie w Saratowie, to polecam, warto to zobaczyć i spędzić tu trochę czasu. No ja akurat nie miałem czasu tu zwiedzać wszystkiego. Odpocząłem sobie na ławeczce, zmieniłem szprychę i uzupełniłem relacje i wypocząłem i teraz jadę. Trzeba dojechać jeszcze nad Wołgę i wyjechać potem z Saratowa. A jednak to nie koniec fajnych miejsc widokowych. Jeszcze jeden fajny rzut oka na Saratów oraz Wołgę. Oczywiście wszystko dzięki mojemu dzielnemu rowerowi, który mnie tu podrzucił. Świetna miejscówa. Teraz już na serio, ostatni punkt widokowy, bo ja się stąd nie ruszę. Nie no, ta rzeka to jest po prostu coś niesamowitego, patrzcie na to. Jeden most, tam jest drugi most, tam jest drugi most, a tam jest gdzieś trzeci, widzę, most. Masakra, co oni z tym zrobili. Z drugiej strony, jak widać, tam w kierunku Kazachstanu właśnie, bo tam jest Kazachstan, o tam będzie Kazachstan. Płasko w cholerę. No, zobaczymy, jak się pojedzie. Tam na północ w oddali jakieś góry widać, ale na Kazachstan to płasko, no więc
Tam to dopiero będą przestrzenie. Opuściłem już Saratów. Tam go jeszcze troszkę widać, zabudowania. My teraz jeszcze jedną z obwodnic, a za chwilę odbijam tam w prawo, gdzieś w te pola i pojadę w kierunku Samary. Straszny wiatr, teraz boczny, ale jak skręcę, będzie typowo czołowy, więc czeka mnie nie lada walka. Na razie przydychy. Nie wiem, może z 80 km się zrobię i to chyba będzie maksimum. Przegód ciąg dalszy. Chciałem pojechać skrótem, no i wrzuciło mnie jakąś taką boczną drogę. Nawierzchnia fatalna. A teraz jestem na placu budowy. Tu buduje się droga dojazdowa do nowego lotniska w Saratowie. Elegancki asfalt. Nie chce mi się dalej tłuć tym badzeniem, to pobiorę. I skakuję na ten super asfalt i lecimy. To uczucie, kiedy mkniesz po drodze z idealnym asfaltem. A Garmin mówi, że lecisz, że jedziesz przez jakieś pole. Ale budowę trzeba odwiedzić i odebrać. Taki przyjemny zjazd i taki fajny widoczek na koniec dnia. Tam w oddali Wołga i takie mniejsze miasteczko nad Wołgą. Zjechałem z głównej drogi, jadę na zakupy do Magnita, wyjeżdżam z miasteczka i rozbijam się gdzieś namiocikiem. Takie fajne miasteczko tutaj przy dzień czwartego tygodnia jazdy dobiegł końca. Rozbiłem się za małą wioską na takim fajnym pagórku. Tam oddali kolejna wioska. Tutaj przebiega droga, ale ruch jest znikomy. Główna obwodnica idzie tam. O tyle. Po dziewiątej pakuję się do namiotu i idę spać.